Pił ojciec. Bałam się go. Matka też się bała. Najpierw pilnowała, żeby nie było awantur, a później, by nikt nie wiedział, że są. Na początku była ofiarą, później stała się katem. Starałam się zgadywać, czego ode mnie oczekuje. Nigdy się nie udało i zawsze mówiła, że to jest moja wina. Ona nie piła. Nigdy. Zdaniem nauczycieli, sąsiadów była troskliwa, kochająca, dbała o dom, zdrowa matka, miód. Ale w domu była jak żandarm na straży zadowolenia ojca. Żadnych reguł i wymagań. Tak pomagała mu pić. Nigdy nie powiedziała dość. Wydawało się jej, że kontroluje sytuację, a wszystko się waliło. Ona pozorowała normalność. Ojciec poszedł na terapię. Miała z nim chodzić, ale uznała, że nie ma powodu. Przecież ja nie piję. A ja myślę, że bała się prawdy o swojej bezczynności i bezradności. Bała się upadku mitu o swoim poświęceniu i bohaterstwie. Ojciec szybko wrócił do picia. I w domu znów były dwa żywioły. Alkohol i matka. Ona była uzależniona. Od jego picia i swojego poświęcenia. Mistrzyni świata w stwarzaniu pozorów i zaprzeczaniu. Ojciec umarł, a ona nadal tak żyje. Jakby miał zaraz stanąć w drzwiach i znowu otworzyć piekło. Mogła ocalić nas wszystkich, ale tego nie zrobiła. Ma żal o tę moją terapię, że opowiadam, jak było w domu. A ja przecież mówię o tym, co wyniosłam z domu. W moich lękach, niepewności. Dzieciństwie zabitym samotnością, bólem. Brakiem zainteresowania i miłości. Na swój sposób ją kocham. Ale i trochę nienawidzę. W dzisiejszej wizytacji placu budowy drogi S61 na odcinku Suwałki do Budziska wzięli udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i jego litewski odpowiednik minister Jarosław Narkiewicz oraz szef białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Wojciech Bożuchowski. W ocenie przedstawicieli rządów polskiego i litewskiego budowa około 25-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy wiodącej z Polski na Litwę postępuje znakomicie. Dyrektor Bożuchowski również jest zadowolony z przebiegu i tempa prac, które po długich perypetiach z włoskim wykonawcą zlecono polskiemu Budimexowi. Roboty trwają tutaj zaledwie od pół roku, więc są wciąż na wstępnym etapie, ale zaangażowane siły robią wrażenie. Można powiedzieć, że etap jest wstępny, ale te etapy wstępne są krótkotrwałe, ponieważ zaangażowanie wykonawcy jest duże. On ma dzisiaj 530 pracowników na budowie, 230 jednostek sprzętowych. Plan założony tegoroczny przekraczający 200 milionów złotych będzie wykonany, wszystko na to wskazuje. I wszystko wskazuje na to, że do września 2022 roku ten odcinek inwestycji zostanie zrealizowany w całości. Wygląda na to, że Budimex doskonale sprawdza się w tego rodzaju zadaniach. Jego dziełem jest m.in. suwalska obwodnica. Aktualnie firma jest także wykonawcą innych odcinków S61. A powiem dla porównania, że inwestycja, która rozpoczęła się blisko rok wcześniej, też realizowana przez Budimex, Stawiski Szczuczyn, po 9 miesiącach realizacji osiągnęła zaawansowanie na poziomie 54%. A dziś już jesteśmy o 3 miesiące dalej i to już jest pewnie około 70%. Wykonawca ostatniego odcinka wiodącego przez powiat suwalski napotyka sporo trudności. Nie ma kontraktów, na których trudności by nie było. Każdy kontrakt ma swoją specyfikę. Są to z reguły sprawy nie szablonowe i niepowtarzalne. Tutaj jakby największym problemem są miejsca, w których występują nienośne grunty wymagające wzmocnienia. To jest 200 kilometrów kolumn wbitych w grunt. Można sobie wyobrazić, jakież to ogromne przedsięwzięcie. A druga sprawa, którą tu widać, jeżdżąc po budowie, to jest ogromny zakres robót ziemnych, dlatego że z reguły tereny są bardziej płaskie, to są piękne, garbate Mazury, Suwalszczyzna i tutaj zniwelowanie tego terenu wymaga aż takiego dużego zakresu robót ziemnych, gdzie jest 3,2 miliona wykopów i 3,7 miliona nasypów. To łącznie, no, tak jak wspomniałem, blisko 7 milionów metrów sześciennych robót ziemnych. Zarówno
minister Adamczyk, jak i towarzyszący mu szef białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prawdziwym przekonaniem mówili dziś, że za 2 lata pojedziemy tą trasą na Litwę, a rok później ekspresówką dojedziemy z Budziska do Warszawy.